Nadszedł czas oświecenia dla kanału Szajbek. Witam Was na świecąco w teście i porównaniu rozmaitych lampek rowerowych tylnych. To jest odcinek sponsorowany przez patronów. Serdecznie Was pozdrawiamy, Szajbajkowi patroni. Na końcu odcinka będzie też widoczna lista osób, dzięki którym takie zakupy są możliwe. Jeszcze tylko trochę i dozbieramy do lampek przednich. Będziemy mieli więc cały pakiet. Wyłączę może tę lampkę, ponieważ jest ona naprawdę mocna i daje po oczach. Dzień nam się skraca, mamy połowę września, więc temat jest jak najbardziej na topie. Zacznę od tego, że starałem się dobrać modele, które będą miały różne rodzaje baterii, różny sposób montażu. Również mamy dwie ładowane przez kabel USB, no i różne technologie samego świecenia zastosowane w nich. Tak, żeby nie tylko te modele mogły Wam mniej albo bardziej przypasować, ale żebyście też mogli porównać sobie ewentualnie do lampek innych marek, które będziecie chcieli kupić. Od lewej do prawej mamy lampki od tańszych do droższych i zaczynamy od lewej strony. Lampka Lesine Femto 42 zł, następnie znana od lat i lubiana Ketai HL 135 45 zł. To są ceny w przybliżeniu. Potem mamy lampkę dedykowaną do siodełek Fizika, lampka Fizik 54 zł. Następnie 56 zł to jest Taupeak Red Light i tu mamy dwie lampki, które mają wbudowany akumulatorek, czyli nie wymieniamy w nich baterii i to jest Lesine Zecto 107 zł i Bontrager Flare RCT 150 zł. Różnica w cenie jest duża. Jak zauważyliście, nie ma tu żadnej lampki, która by kosztowała 8 zł czy 10 zł. Nie dlatego, że absolutnie nie polecam ich kupowania. Będą to lampki dużo mniejszej jakości, dużo słabiej świecące, ale jeżeli ktoś potrzebuje być jedynie widoczny gdzieś tam na krótkich przejazdach w mieście wieczorem do pracy, mogą zdać egzamin. I porównam też ten zestaw do lampy, które sam kiedyś kupiłem przed wyjazdem na Islandię na szybko za 30 bodajże 5 zł. Zestaw przód i tył lampki Kelisa. Zobaczycie, że różnica jest spora. Zacznijmy więc od rozpakowania tych lampek. Mamy tutaj lampki dające nam światło od 7 lumenów do 35 lumenów, więc różnica też jest spora. I wszystkie z nich moim zdaniem są bardzo ładne. Otwieramy Femto i zaraz zrobimy pierwsze uruchomienie tej lampki. Przypominam, mamy tutaj lampkę kosztującą 42 zł. Więc mamy dwa systemy mocowania. Już widać, że bardzo porządna guma. Plus taki zaczep na chociażby torebkę podsiodłową, kask, ubranie, cokolwiek, za co można by się tutaj złapać. No i teraz, jak wymieniamy baterię, odkręcamy sobie lampkę. O! I nasze baterie są tutaj przełożone taką warstwą izolacyjną. Dwie baterie CR2032 są już w środku naszej lampki. Lampka ma 5 różnych trybów świecenia. Uruchamianie jej to dłuższe przyciśnięcie. Zaczyna się od takiego mrugania. Na razie nie skupiamy się aż tak bardzo na mocy świecenia, ponieważ będziemy to robić jeszcze w killerze i za dnia i wieczorem. Pierwszy to jest mruganie, potem mamy szybsze mruganie, trzeci bardzo szybkie, czwarty to będzie takie pulsacyjne światło i w końcu światło stałe i tyle nam oferuje ta lampka. Możemy sobie ściągnąć tę gumkę, która naprawdę wygląda solidnie, grubo i mocno. Myślę, że trudno ją byłoby zerwać. W razie gdybyśmy chcieli używać tylko tego klipsa, to na takiego klipsika na plecak, na torebkę podsiodłową będzie to jak znalazł. 42 zł to jest Lesine, jeszcze raz patrzę, Femto. Teraz mamy Ketaya HL 135. Tutaj mamy inne baterie, baterie AAA, dwie sztuki. Mamy trzy LEDy i mamy podobno widoczność 360 stopni, nie 180, ale 360 stopni, także ta lampka ma emitować światło także do przodu, niejako wokół nas, wokół naszego roweru. Zobaczmy, jak wygląda zawartość pudełka. Ok. Mamy małą instrukcję obsługi, mamy taki zatrzask,
ale mamy też możliwość takiego małego klipsika zastosowania, czyli dwa różne mocowania. I tu mamy, a to będzie do zamocowania jeszcze, taka podkładka gumowa twarda, a tu mamy baterię do lampki. Baterie są na miejscu, widać je zresztą też przez obudowę lampki. Lampka ma trzy tryby świecenia, bardzo szybki, nazwijmy to średni i stały. Trzeba przytrzymać dłużej też, żeby uruchomić. Teraz mamy tryb świecenia, ten migoczący, średni. Mam nadzieję, że Wam też po oczach za bardzo nie daje. Przy tym mamy mieć, tak wygląda jakby 150 godzin świecenia. Potem mamy światło stałe, 100 godzin świecenia na bateriach i ten taki szybki 200 godzin. Ten w zasadzie wygląda jakby więcej światła zużywał niż wolniejszy, jednak na tym ma być sporo dłuższy czas pracy naszej baterii. Czyli trzy tryby, taki bardzo szybki, wolniejszy i stały. Jak Was po ślepiach za bardzo oświecam, to powiedzcie. Ketai HL135, 45 zł. Teraz 54 zł przechodzimy do lampki Fizika. Bardzo prosta lampka, malutka, zwinna, aerodynamiczna, jeżeli komuś zależy też tak bardzo. I posiadająca tylko dwa tryby świecenia, migoczący i stały. Całkiem nieźle to wygląda. Fajnie wyglądający plastik z napisem Fizik. Włączanie dziecinnie proste. Wciskamy samą szybkę i mamy te dwie diody migające lub też świecące na stałe. Co nam tutaj powiedziano o czasie pracy? Tu nam nie powiedziano nic. Mamy taką samą baterię jak w tym Lezajn, z tym, że tu są dwie, a tu jedna CR2032. Jak to się wepnie w siodełko? Tu mam siodełko Fizika. Nie mamy wpięte logo, a na to miejsce powinno nam bardzo ładnie się udać wpiąć lampkę. I aż tak ładnie mi to nie wychodzi. Aha! Wchodzi to po prostu mocniej niż to logo. Tak wygląda. Świetnie zintegrowane, tak jakby było na swoim miejscu. Moim zdaniem wyraźnie najsłabsze światło daje, ale wygląda fajnie. Aha, raz, włączam, zmieniam tryb, wyłączam, nic nie trzeba przytrzymywać, wszystko dzieje się szybko i łatwo. Więc to był Fizik Blink, 54 zł, troszkę drogo, no ale taki stylowy sprzęt. Teraz myślę, że będzie już coś, co da dosyć solidne światło, ma świecić 220 stopni. 70 godzin świecenia w trybie stałym, 140 godzin świecenia w trybie migającym. Mamy tutaj dwie diody i to była cena, Topik to 56 zł, czyli tu mamy 56 zł. Zajrzyjmy w takim razie do środka. Powiem Wam, że nienawidzę opakowań, do których trzeba używać noża bądź narzędzi, żeby je rozpakować. No ale dobra. I tu mamy już tę lampkę zamontowaną tak, jak chciałaby być zamontowana na sztyce siodełka, czyli za pomocą takiej gumki. Tak wygląda, wyraźnie cięższa od pozostałych. Tutaj powinny być baterie, myślę, że już są włożone, też przełożone jakąś folią. A tu będzie. O, jeszcze mamy inny rodzaj montażu. Aha, tutaj będzie podkładka, która da nam montaż pod kątem. I w zasadzie tylko z tą podkładką może być ta lampka zamontowana. A tutaj, czy to będzie inna długość? Tak wygląda, jakby to była taka sama długość. Tak. Mamy po prostu zapasową gumkę do zamontowania. Aha, ta jest wyraźnie sztywniejsza. Ta jest bardziej rozciągliwa. Długość mają tę samą, ale ta szara rozciągnie nam się bardziej. Okazuje się, że nic nie trzeba było już tutaj wyciągać, wystarczyło po prostu wcisnąć lampkę i daje nam ona światło. Wydaje się być dosyć mocne. Porównanie będzie też za chwilę, więc się nie przejmujcie. Dwa tryby, stały i migający, 70 bądź 140 godzin pracy. I tak to wygląda. Tutaj nam zaznaczono 220 stopni świecenia. Rzeczywiście lampka ma wycięcie też po bokach i będzie to światło gdzieś też emanowało na boki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na rowerze w dzień i po zmroku. I teraz zostały nam dwie lampki, które
nie posiadają wymiennych baterii, ale wbudowane akumulatorki są ładowane kablem USB i jestem bardzo ciekaw, jak będą działały. W zasadzie tę już miałem na rowerze i jest po prostu super. Zaczynamy od Lezine za jedyne 107 zł. Lezine Zecto Rear. Przypominam, poprzednia Topic to była kwota 56 zł, czyli mamy już prawie dwukrotnie wyższą cenę. No to tutaj mamy aluminium, mamy ładne wykończenia, ale ta najtańsza też była aluminiowa. Ale tu nie wymieniamy baterii. Zobaczmy więc. Otwiera się to tak jak tą tańszą, czy też tę tańszą, prawda? Aha, w środku mamy instrukcję obsługi, kabel USB i tu jest jeszcze gumka też do zamontowania. I ta gumka jest identyczna jak w tej tańszej wersji. No i tę lampkę muszę uwolnić, przecinając te paski i naładować kablem USB, który jest tutaj bardzo ładnie taką solidną gumą zamknięty z boku. Ponieważ w tym momencie... A, mamy już światło! Mamy już światło, i to światło już widać, że jest mocniejsze. Ile mamy trybów? To jest pierwszy stały, drugi to jest mniej intensywne światło. Tak, ale ze stałą intensywnością. Mamy mrugające, mamy tak mrugające. Mamy jeszcze inaczej mrugające i jeszcze inaczej mrugające i stałe. Ok, czyli pierwsze dwa tryby, bardzo fajna rzecz, to jest intensywność światła. Najbardziej intensywne, proszę bardzo, i mniej intensywne. Świetnie. Wyłączamy i pokazuję Wam ostatnią lampkę przed zamontowaniem ich wszystkich na killera. A Wy mi piszecie w komentarzach, że ja się z killerem miałem żegnać, a to było pożegnanie z K10. Dobra. Tutaj mamy również instrukcję obsługi, kabel. To już tylko tak włożyłem lampkę. Aha, to muszę ją wyciągnąć w taki sposób, żeby niby była zapakowana, bo ona już była rozpakowana. Tak i tak. O. Ok. Super lekka, malusieńka, w zasadzie chyba najmniejsza z tych lampek. Najdroższa 150 zł około. Ładowana przez USB, również tutaj zamykane solidnie z boku. I mamy jeden tryb mrugający, drugi tryb stały. I tu mamy chyba jeszcze inne rodzaje mrugania, bo z tego co pamiętam, to ona powinna mieć nie 5 trybów czasami. Aha, w porządku. Ona ma 4 tryby, z tym, że ustawia je automatycznie. Możemy ustawić światło stałe albo migające, ale ta lampka jest wyposażona w czujnik natężenia światła, co oznacza, że po zmroku intensywność świecenia będzie mniejsza i bardzo dobrze, ponieważ ta lampka jest naprawdę, naprawdę super mocna, jest niczym flara, ta nazwa jest jak najbardziej adekwatna. A nasze 4 tryby to światło dzienne, nocne, każde z nich w trybie stałym i migającym. Światło dzienne mrugające, 35 lumenów, 8 godzin. Nocne mrugające, też tu jest napisane 35 lumenów, 16 godzin, ciekawe dlaczego. Dzienne, stałe, 20 lumenów, to 3 godziny i nocne stałe 2 lumeny to 20 godzin pracy. Tak to wygląda tutaj, a zobaczymy, jak będzie wyglądało na rowerze. I ciekaw jestem też bardzo, jak będzie działał ten czujnik zmierzchu, nazwijmy to. Killer iluminuje. Jesteśmy na dworze, środek dnia. Światło jest rozproszone, ponieważ słońce jest za chmurami, ale jest ono intensywne, więc da nam to dobry wgląd w widoczność oświetlenia właśnie w takich warunkach dziennych. Kolejność zachowana. Na górze mamy najtańsze, na dole najdroższe. Tu jest Topic, na dole Bontrager, z wyjątkiem Fizika, który musi być na górze, bo jest zamontowany do siodełka. Teraz mamy tryb stały. Tak to wygląda z bliska. A za moment przejdziemy się 100 metrów dalej i będziemy widzieć, jak to by wyglądało z punktu widzenia nadjeżdżającego samochodu. Różnica jest wyraźna i miażdżąca. Rower widać z daleka bardzo, bardzo dobrze. Widzimy wszystkie lampki.
ale widać wyraźnie, że flara Bontragera z zaraz następnym tą lezajnem, który jest nad nią, są bardzo mocne. Widać te dwa oczka światełek Fizika, które jest najsłabsze w tym przypadku, ale to nie jest coś, co zwracałoby uwagę kierowcy na drodze. Nie zrobiłem 100 metrów, nie zrobiłem takiego dystansu, jestem jakieś, nie wiem, 40 metrów za rowerem. Myślę, że kamera to też oddala, więc nie chciałem iść dalej, ale widać wyraźnie, że im droższe mamy urządzenie i droższą lampkę, tym lepiej jesteśmy widoczni. Więc jeżeli zależy nam na widoczności w warunkach dziennych, no to widać, że na pewno te dwa światełka ładowane przez kabel USB będą zdecydowanie mocniejsze od pozostałych. Raz jeszcze jakieś 30 parę metrów za rowerem. Teraz wszystkie światełka są w trybie migającym i włączyłem tam, gdzie miałem wybór różnych trybów migających, tryb najszybszy. Różnica jest znowu widoczna bardzo, bardzo wyraźnie. I chyba nawet dosyć proporcjonalnie intensywność światła jest właściwa pieniądzom, jakie wydajemy na lampkę. A za moment jeszcze podejdziemy bliżej do roweru i pokażę Wam dokładniej mocowania, bo mam co do tego też kilka ciekawych uwag. Systemy mocowania mamy tutaj rozmaite. Zacznijmy od góry. Mocowanie Fizika jest po prostu świetne. Jego wielką zaletą jest to, że ma to wygląd bardzo kompaktowy. Sam profil światełka jest bardzo niski, co wygląda świetnie. Bardzo dobrze się trzyma tutaj w siodełku, a największa wada tego rozwiązanie jest taka, że oczywiście jest to część integralna siodełka w tym momencie i nie będzie to pasowało do innych siodełek, więc jeżeli chodzi o użytkowników Fizika, mogą się z takiego rozwiązania cieszyć. Następnie mocowanie Topika na właściwie tę samą gumę jest w porządku, ale wolałbym taką lampkę mieć zamontowaną za pomocą tego klipa. Już Wam pokażę dlaczego, sekundka. Wolałbym używać tego klipa, czyli w takiej pozycji pionowej gdzieś tam na torebce, ponieważ nie do końca rozumiem to rozwiązanie z gumką. Kiedy zakładam to na sztyce, no chciałbym mieć tutaj jakiś taki, nie wiem, kształt wycięty symetrycznie na środku tej lampki, tak żeby lampka fajnie się trzymała sztycy, ale zupełnie nie rozumiem tego kształtu. Czegoś tutaj nie pojąłem w zamierzeniach producenta, ponieważ lampka założona jest przesunięta nieco w którąkolwiek stronę, czy w prawą, czy w lewą, w zależności od tego, jak ją ustawicie. Więc tego po prostu nie rozumiem. Poza tym to jest plastik i nie będzie to się bardzo trzymało stabilnie w porównaniu z innymi, które mają bardzo ładne gumowe podkładki. Więc w obu lezajnach to rozwiązanie, tutaj akurat jest symetryczne, ale też na tym plastikowym elemencie się to opiera. Ta akurat jest na tyle lekka, że to jest jakby pomijalny błąd, ale pomijalna sprawa, ale przy tym ma to dla mnie znaczenie, więc na to bym zwrócił uwagę. Teraz zdecydowanie najlepsza spośród tych tutaj jest Bontrager, ponieważ jest najlżejsza i ta gumka świetnie ją trzyma. Poza tym Bontrager daje nam możliwość demontowania jej w taki oto prosty sposób. Ściągam do ładowania, zakładam, nie zużywając gumki. Za każdym razem ściągając ją, naciągając ją, gdzieś tam możemy ją nadwyrężać i może w końcu się coś z nią stać. Więc to rozwiązanie jest zdecydowanie najlepsze. Poza tym mamy tutaj Topika. Całkiem niezłe. Mamy pod kątem wyciętą gumkę, która znajduje się pod lampką, jednak chyba życzyłbym sobie, żeby świeciła ona nieco niżej. Ja rozumiem, że chcemy świecić kierowcom w oczy, ale przy dosyć dużej intensywności lampek, kiedy lampka jest ustawiona wręcz do góry, z niedużej odległości może to być dla kierowców też nieprzyjemne. Jeżeli chodzi o możliwość ustawienia lampki, no to świetne rozwiązanie ma Ketai. Oczywiście mamy dwa ustawienia, możemy tutaj sobie wpiąć też takiego klipsika i założyć gdzieś na kask, nie na kask, ale gdzieś tam za ubranie czy na torebkę podsiodłową, a w takim ustawieniu mamy też możliwość ustawiania na wysokość, czyli tutaj kąt sobie ustawimy, to jest najlepsze rozwiązanie, ale z kolei to nam tutaj wystaje, ten pasek wystaje, trzeba go byłoby raczej uciąć po dopasowaniu do swojej sztycy, tak ja to przynajmniej rozumiem. Poza tym pamiętajcie, im szersza lampka, tym większe ryzyko, że będziemy jednak przynajmniej dotykać ją udami, co będzie denerwowało. Jeżeli macie spore uda, siodełko gdzieś tam wysunięte do tyłu, kąt sztycy też tutaj ma znaczenie, to może to po prostu wkurzać. Ta malutka jest lekka, jest w porządku, proste rozwiązanie, ma też tego klipsika, więc jest w porządku.
która lampka zwycięża. Moim zdecydowanym faworytem jest lampka najdroższa, ale myślę, że ponieważ różnica w cenach jest tutaj tak olbrzymia i zastosowanie może być też inne, ja bym wyłonił dwóch zwycięzców. Pierwszy, Bontrager. Warto wydać 150 zł na bezpieczeństwo. Jeżeli myślałbym o rowerach dzieci, które dojeżdżają do szkoły, kogokolwiek z członków rodziny, nie oszczędzałbym tutaj pieniędzy. Ta niesamowitą daje nam widoczność. Ma też wspominany już wcześniej czujnik natężenia światła, czyli ściemni się wieczorem, tak żeby aż tak bardzo nie oświetlać kierowców, nie oślepiać, chociaż obawiam się, że może być odczuwana jako dosyć intensywna mimo wszystko wieczorem. Poza tym jest super lekka, super leciutka, jest ładowana, czyli nie wymieniamy baterii i to też będzie najbardziej ekologiczne rozwiązanie. Pamiętajmy też, że baterie kosztują i to niemało, więc często używana tańsza lampka może się okazać w końcu droższa. Profil bardzo malutki, w ogóle nie przeszkadzający, w zasadzie prawie, że nie wystaje mi poza sztyce. Piękna sprawa, no ale 150 zł. Wśród pozostałych, którą bym wybrał, wybrałbym najtańszą. Lezajn. Jeżeli zależy nam tylko na widoczności wieczorem, w dzień nie widzę tu za bardzo aż zastosowania tych lampek, które mają bateryjki. Natomiast widoczność wieczorem na dojazd do pracy, na to, żeby legalnie się poruszać, taka lampka może wystarczyć, więc wydanie 40 zł na lampkę będzie ok. Pytanie tylko, jak szybko ona nam te bateryjki rzeczywiście zeżre, bo tutaj są dwie bateryjki CR2032, tak samo jak w tym. Tutaj mamy dwie AAA, no i tu mamy jedną CR2032, więc o tym pamiętajmy. No, fizik fajny, ale bardzo słaby. Moim zdaniem jest za drogi, jeżeli chodzi o tak wąskie możliwości zastosowania, czyli tylko siodełka fizika i słabe światełko jednak. Więc tego bym nie wybierał. Ketai bardzo klasyczny, już od lat stosowany przez Ketai, jakby nic tutaj się nie zmieniło. No, szeroki, nie wygląda tak super, dlatego ja wybrałbym akurat spośród tych opcję najdroższą i najtańszą. Teraz patroni dostaną ode mnie maile, otrzymają te lampki i będą testować je dalej. Dzięki serdecznie za obejrzenie. Wiecie, na co zwracać uwagę. Zwracacie uwagę na montaż, na to, żeby lampka nie wystawała nam za szeroko poza sztycę. Zwracacie uwagę na to, czy będzie możliwość ustawienia kąta lub czy kąt po prostu będzie tej lampki właściwy. Niektórzy producenci też piszą, że lampki są ich tak skonstruowane, żeby świeciły wręcz na drogę i jakoś, żeby to światło odbijało się od drogi, więc takie też podejście do tego jest. Zwracajcie uwagę na chociażby takie coś, czego ja tutaj nie pojąłem w tych lezajnach. No i myślę, że rozwiązanie ładowania lampki kablem USB to jest bardzo warta sprawa przemyślenia, ponieważ nie musimy wymieniać baterii, nie wydajemy już na to pieniędzy i mamy z tym spokój. Tyle na temat lampek. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Zapraszam Was do przyłączenia się do projektu, który rośnie. Piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie o lampkach, jakie dla Was działają, jakie nie działają, jakie widzicie zastosowanie też lampek podczas jazdy w dzień. Będzie na pewno odcinek, w którym będziemy testować, jak się zachowują kierowcy, kiedy rower jest dobrze oświetlony, a kiedy nie jest oświetlony wcale. Trzymajcie się ciepło, czekam w komentarzach. Cześć!